No, witam wszystkich. No jest ten dzień. Poniedziałek. Wypuścili gołębie z Francji. 9:15. No pogoda... Różnie ludzie mówią. Pokazują na Facebooku, że jest ładnie. Ja dzisiaj byłem w Birmingham w pracy. To jest na południe ode mnie. I były i opady. Było i słońce, było i czarne niebo, także ta pogoda jest przeplatana. Wiatr na pewno jest północny, północno-zachodni. Na kanale zdaje się był bardziej zachodni. Także mają w dziób, lecą już, powiem wam, 9:15 wypuszczone, jest 16:39, więc już ponad 7 godzin, 7 godzin tam 25-30 minut, no. Do 30 jeszcze brakuje. Nie ma jeszcze gołębi. U nas jest tak fajnie, że ten lot narodowy można obserwować. Pierwszego gołębia trzeba zgłosić, każdy kto dostanie. Tam jest chyba pół godziny na zgłoszenie gołębia. I ci z południa już zgłaszali gołębie. Więc to jest fajne, że można to obserwować. Ale co się zrobiło? Prawdopodobnie za dużo wejść było na... Serwer się przeładował. No i ja teraz próbuję od 5 minut wejść, czy ktoś... O, jakaś paka gołębi poszła, ale na południe. To ciekawe, czy już gołębie się wracają, czy to jakieś... Dzisiaj prawdopodobnie są 3 loty narodowe, ogólnie rzecz biorąc. Także masa gołębi chyba będzie w niebie. Te gołębie na całą Anglię się porozlatują, to w ogóle rzeźnia będzie po tych 4,5 dniach. Po 4,5 dniach, w czwartek było ładowane, dzisiaj jest poniedziałek, więc 4 dni minęło. Ja nieraz z tego podniecenia mówiłem 5 dni, no ale to na 5 dzień jest wypuszczenie. Więc no lecą. Nie mogę sprawdzić, czy ktoś tutaj w okolicy zgłosił już gołębia, bo po prostu nie mogę wejść na stronę. Bardzo się obawiam tego lotu. Bardzo się obawiam z dwóch względów. Pierwsze, to, że nasza federacja skróciła te loty i najdłuższy lot, jaki mieliśmy, to był, trwał 2 godziny, tam 15 minut, coś takiego. Więc przeskok na 7-8 godzin, no to jest dużo. To jest, mi się wydaje, że pierwsza symptom tego, że te gołębie mogą mieć bardzo duże problemy z powrotem, no bo no, ilość godzin spędzonych w niebie jest znacznie większa. No i dwa, że te gołębie przesiedziały te 4 doby w kabinie, nie? To jest rzeźnia, ale miałem pytanie, czego tutaj jest, skoro wiedzieli, że pogody nie będzie, to dlaczego? No tak tutaj jest, no. No loty narodowe są, jest pakowanie gołębi w czwartek i nie ma zmiłuj. Oni patrzą na pogodę w całej Anglii, tam, gdzie te gołębie mają lecieć i dlatego szukają dnia odpowiedniego, żeby wszystkim dogodzić. Na pewno nie jest to łatwe, więc jest jak jest, po prostu. No. Tam pisałem nawet pod filmikiem, że rekord zdaje się w Midlands National to był 11 albo 12 dni gołębie były w kabinie. Tak jest i albo trzeba to zaakceptować, albo nie lotować. No. Każdy ma przecież wolną wolę. Jest. Chodź. Chodź. Nie mów mi, że roczna. Roczna. Polski? Nie. Chodź. Jest! Wow! 50989. Jest! 17:05. Czyli 5 godzin... 6 godzin... 7 godzin... Idź, mała, wejdź. 7 godzin 50... 45 minut? Dobra, 40 minut. Dobra, nieważne. Jest jeden gołąb. Tu czyżby drugi? To przecież niemożliwe, żeby z Francji... Nie. Tu są dwa gołębie. Nie, kurde, już myślałem. Jacie. Chodź, malutka. Oj, jest mordowana. Nie może wejść. O, zleciało. Jest gołąb z Francji. Wow! Ale kupa szczęścia. Przed chwilą oglądałem transmisję na żywo
jednego ze Skontorp z innego klubu, który też wysłał na Midlands, nie miał jeszcze nic, ale to było przed chwilą, może też razem przyleciały, nie? Teraz mam pół godziny na to, żeby tego gołębia zgłosić do tego narodowego. To ja sobie poczekam jeszcze. Nie mogę w dalszym ciągu wejść na stronę, zweryfikować, czy ktoś już dostał, czy nie. Jest po prostu serwer zawalony. Niestety. Ale chociaż mam jednego. Honor uratowałem. Honor, o, jest biedaczka. Chodź, malutka, chodź. Idź sobie, podjedz. Wodę ci dam na dół. Dam ci wodę na dół. Tak. Już, proszę bardzo, napij się. Prawie 8. No nie leć tam do góry, tu masz picie. Oj. Aś, ty to się słuchasz normalnie? Jak ty się słuchasz? Proszę bardzo. Chcesz pić? Proszę bardzo. Napij się. O, widzisz, bardzo ładnie. No, Samisiu, uratowałaś honor Darka. O, jaka ty śliczna jesteś. Prawie 8 godzin lotu. No, śliczniutka. Do samca jeszcze nie idź, nie. Samce są zamknięte, więc... Aj, ależ mi normalnie uratowałaś honor. Zaraz sobie pójdę zobaczyć, z czego to jest samica, powiem wam. Nigdy tego wam nie mówiłem, po czym tam jakie gołębie, bo uważam, że to dopóki gołębie są niesprawdzone i czegoś konkretnego nie pokażą, no to nie ma co się wydurniać, nie? Tak, Samisiu, tak, śliczna jesteś, tak. Okej, okay. Roczna samica wyprzedziła stare samice. No to może nie było tak źle z tymi rocznymi, nie? Że je dałem. Oczywiście kwestia, pierwszy gołąb to nie są wszystkie, nie? Odpocznij sobie, ale dostała. W kostuchę szła od miasta, z daleka ją widziałem, także te gołębie na pewno ze wschodu przylatują, jako że ten zachodni, północno-zachodni wiatr je przepchał. No cóż, no ja jestem szczęśliwy. Oczywiście chciałbym jeszcze coś dostać, no ale ten pierwszy gołąb jest najważniejszy. Nie wiem, czy wam mówiłem, że jeden gołąb tylko się liczy. Jeden gołąb hodowcy. Więc zaraz go zgłoszę. Niestety nie mogę zweryfikować na obecną chwilę. No i jest to moja samisia. Jest godzina 17.31. Ona była 17.05. Jeszcze biedaczka siedzi. Co prawda już jakieś dźwięki z siebie wydaje. No, samiśka, tak. Jeszcze nie ma siły do samca podlecieć. Jeszcze niech sobie odpocznie. No tak. No, a nie ma nic innego, chciałem wam powiedzieć. Ciemno się zrobiło na dworze, troszeczkę pokropuje. Tragedii nie ma jeszcze, nie pada mocno, ale nie ma nic jeszcze. Więc stare gołębie jeszcze lecą. Gołębie, które też były na Francji w zeszłym roku. No, ta biedulka roczna dała z siebie na pewno tyle, ile mogła. 7 godzin 50 minut leciała pod wiatr. To mogę powiedzieć, że to naprawdę wymagający lot. Prędkość będzie na pewno bardzo mała. Ale jest uratowany honor. Dziękuję ci, Samisiu, za to. Nie wiem, tu już trzeci raz mi gołąb w konia zrobił. Nie wiem, czy to nie jest miejski. Nie, to mój gołąb. Dobra, chodź. Chodź. Bardzo późno. Chodź. No wyrąbany. Dwuletnia samica przyleciała. W końcu, to jest drugi gołąb dopiero. A jest 18.34. Chodź. No, dostały w dupę, dostała. Chodź. No jesteś. Chodź. Oj, spadła.
Ona nie zeskoczyła z tego daszku, ona spadła. Bardzo ładnie. No ale to jest dopiero drugi gołąb. 37408. O, telefon mi przerwał, kurde. W każdym razie jest trzecia samiczka, zaraz ją, antena się zalogowała. Zaraz ją odbije, to już czas i tak nie jest ważny. No, ale jest dwuletnia następna, więc brakuje jeszcze dwóch rocznych. O, nie ma siły nawet, ona tu powinna podskoczyć. Dobra, ja się zajmę samicą i do zobaczenia później. Okej, okay, mamy wtorek. 14.15 wróciłem z pracy. No niestety, jak widzicie, pogoda do dupy i jestem pełen obaw. Rano, jak wyjeżdżałem do pracy, gołębia nie było żadnego. I w taką pogodę to może być naprawdę kiepsko. O, o. O, są trzy. Są trzy samiczki. Czyli jest... No to już widzę, że nie ma polskiej, niestety, rocznej. Jedynej, której zabrakło. Ta samicka idzie tutaj. To jest do tego samca. No, trzy wróciły, kurczę, no to... A ta roczna nie, ta roczna musi iść tutaj. Proszę bardzo. Trzy samice wróciły, jednej brakuje i to niestety polskiej samicy. Witam wszystkie koleżanki i kolegów. Spróbuję to jakoś podsumować w miarę to całe zamieszanie z kanałem, z lotem z Francji. Dzisiaj posłużę się jakimś tabletem, bo nie mam wydrukowanego nic absolutnie, co z tym było. I co? Widzieliście, te trzy doszły, jednego gołębia jeszcze brakuje rocznego. Ten deszcz na pewno coś tam przeszkodził. Zobaczymy, może jeszcze dojdzie. Mam taką nadzieję. A teraz od razu, żeby nie przedłużać, przejdę do pokazania, jak to wygląda czarne na białym. Jak to wszystko się przedstawia. Okej, jesteśmy przy tablecie, więc zaczynamy od listy klubowej najpierw. 5 hodowców, 75 gołębi od nas z klubu poszło. No i pierwsze, co się rzuca z oczy, oczywiście nazwisko Walker. Walker, Walker, Walker i tak dalej. Dobra. Ale od początku. Walker zapakował 29 gołębi. Jego pierwszy gołąb, ten sam mileage jak u mnie, wpadł o 16.19. 16.19. Mój wpadł 17.05. Jest tutaj. Także zobaczcie, jaka różnica jest między tymi gołębiami. To jest przepaść po prostu. Dwa pierwsze Walkera. Przerwa była... A, cztery po... Przepraszam. Nie, co ja, kurczę, patrzę tu. 16.19, 16.34. Drugi gołąb. Później był gołąb Marka McCartiego. Godzina 16.44. I później znowu gołąb Walkera, czwarty, i mój gołąb dopiero jako piąty. Czyli mam piątego gołębia w klubie. Na klub, no jeszcze załóżmy, to jakaś tam tragedia nie jest. No ale później co się dzieje? Walker, 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 Walker. T. Mason, to jest jego pierwszy gołąb. Później Tony Robinson, Walker, Walker. McCarthy, Walker, Mason. Walker, Walker. Po prostu... zrobił nam rozpierduchę totalną. Rozwalił klub jak tylko mógł, aczkolwiek to jest mistrz, to jest fachowiec. To, takiego gościa to trzeba i podziwiać, i klaskać mu, jak takie loty ma. To jest oczywiście lista klubowa jeszcze w dalszym ciągu. Prędkość pierwszego gołębia była 1225. Mój gołąb był z prędkością, przesuwam się, 1105. No to czyli już taki, wiadomo, ciężki lot, no ale to dla moich gołębi, nie? I tak to się przedstawia z listą klubową. Przejdziemy teraz do listy... Aha, do oficjalnej strony Midlands National. Więc na oficjalnej stronie jest tak.
Tu są podane sekcje, które leciały. Sekcja to tutaj jest tak jak w Polsce rejon. Southwest, na przykład, Southwest Section 983 ptaki, 69 hodowców. South Center, Southeast Section. Moja sekcja to jest Northeast. To jest ta dokładnie. I od nas z tego rejonu poszło 1000 Northeast. 1082 gołębie, 88 hodowców. Największa z tego, co widać, to tu jest Northwest, czyli tam Manchestery i tak dalej, po drugiej stronie wyspy. Poszło 2190, 175 hodowców. Total, czyli wszystkich gołębi razem, było 6692, hodowców 513. Tyle posłało na ten lot narodowy. Dosyć ładnie, jak na Anglię to bardzo ładnie. Przejdziemy teraz do listy już tej konkursowej po polsku mówiąc, ale z Northeast, czyli z tego mojego rejonu. No i pierwszy jest tam Hoyley z córką i tak dalej. 19 rok gołąbek, czyli roczny gołąbek. Drugi gołąbek też jest roczny, zobaczcie. No później jest 18, 17 rocznik. Niektórzy nie podają numeru obrączek. I to jest Boston. Boston to jest około 70-80 km na południowy wschód ode mnie. Wiadomo, ten wiaterek przepchał gołębie, no i miały o to 80 km mniej niż do nas. Grantham też jest na południe od nas. Grimsby to jest całkiem na wschód od nas, w linii prostej tak jakby. Ale są też Scunthorpe, Walker. Tu jest pierwszy Walker. Czyli on miał 14 gołębia w sekcji. To jest pozycja sekcji, czyli rejonu. A miał 55 gołębia w Open, czyli na tą całą Anglię, która leciała. I to była jego pozycja. No pewnie jakbym miał tak, to bym się cieszył. To jest 55 gołąb. Jedziemy teraz, już tam na Jasona nie będziemy patrzyli. Jedziemy teraz... Aha, dobrze, to, aha, bo to jest North, ok. I teraz ja w tym całym naszym rejonie jestem dopiero na miejscu. Już wam mówię, Dariusz Gołach, 49 z 88 hodowców. Nie ma szału. Nie ma szału, a w Open jestem 260. Cały czas to się zmienia, bo wczoraj jeszcze byłem na 170 miejscu, no ale cały czas gołębie, widocznie ktoś tam źle zraportował lub oni jakiś tam błąd popełnili. No tego już nie wiem, w każdym bądź razie jest wysłane 7 gołębi, 260 w Open, 49 w tym rejonie naszym. Szału nie ma, co? Na 88 hodowców. Czyli nawet w połowie się nie załapałem. Tak naprawdę. Stąd ten humor już mi tak dzisiaj nie dopisuje, jak wczoraj mi dopisywał, bo wczoraj rzeczywiście byłem bardzo napalony, podniecony. No, na chłodno to biorąc po całej nocy, to stwierdziłem, że to jest bardzo, bardzo niewystarczająco. Przejdziemy teraz do Open, czyli ta lista z całego tego zamieszania. I co jest ważne, gołąb z tego Bostonu wygrał na południowy wschód od nas, ale co jest ważne, a chyba wam nie pokazałem North, przepraszam, jeszcze raz wrócimy do tamtej listy. Co jest ważne, że przede mną też były gołębie i na północ od nas, i na wschód od nas. Oczywiście na południe, no to siłą rzeczy, bo to jest sto parę kilometrów na południe, czy sto kilkadziesiąt kilometrów na południe. Więc siłą rzeczy pod wiatr, no to te gołębie tam musiały się odnotowywać pierwsze. Ale to jest na przykład Hull, to jest na północ ode mnie. Jeszcze na pewno są jeszcze gołębie, chociaż nie widzę, nie wiem dlaczego. Widziałem gołębie z Manchester i to był też chyba. Nie, Manchester to się do nas nie liczy, sorka.
No w każdym bądź razie z każdej strony gołębie mogły jakoś tam przylecieć, czyli nie do końca ten wiatr grał. Kto ma gołębie, to potrafi dobrze odbić, nie? Ten gościu miał na przykład 25 gołębi zakoszował, ten 20-25, 40 gołębi, 17, 40, niektórzy 12, niektórzy dużo, niektórzy mało, 8 gołębi, 8, no ale to wszystko jest przede mną, nie? 5 gołębi, proszę bardzo, i miał, jest 17. Co jest ważne jeszcze w tym locie narodowym? Liczy się tylko pierwszy gołąb. I to na przykład, jeżeli ja miałem tego gołębia 40, no gdzie ja jestem? Skąd to? McCarthy, Maxwell Bros, a to z innego klubu jeszcze jest ktoś. O, tutaj jestem, tutaj. I jeżeli ja jestem 49 w naszym rejonie, to wcale nie oznacza, że to był 49 gołąb. Nie, nie. Tych gołębi mogło być setki przed moim. To jest 49 hodowca. Jest tylko liczony jeden gołąb. I to jest bardzo ważne. To jest ta bardzo wielka różnica. Żadnych procentów, żadnych cudów. Po prostu każdego hodowcy liczy się pierwszy gołąb. I wtedy się robi ta miejscówka. Dobra, idziemy do Open, czyli na całą tą Anglię. No i tu już będzie widać definitywnie, że mimo tego wiatru, zaraz będę sobie przewijał i wam pokażę na przykład, no jest tam Scunthorpe, Walker, Crowe, to jest blisko nas, to wszystko po tej wschodniej stronie, ale są też gołębie bardzo wysoko, Oldham, no to jest na zachód ode mnie, to jest na tej zachodniej stronie Anglii. Czyli po drugiej stronie wyspy, nie? Jak się ma gołębie, to i one tam potrafią przylecieć no przed moim gołębiem, no co by tutaj nie gadać, nie? To jest 108 dopiero gołąb, także no kupa gołębi weszła przed moim. Czyli na 513 hodowców ja mam miejsce niestety ponad 200. Szukam siebie teraz, już nie pamiętam, które to było, więc będę przewijał powolutku. Tutaj mam 260 miejsce na 513 hodowców. Czy dobrze? Ja uważam, że bardzo źle. Bardzo źle. Tutaj widać, jaka jeszcze daleka droga przede mną, jeżeli chciałbym szukać gołębi na te cięższe loty. No ja się przyzwyczaiłem, że z tych krótkich lotów, wiadomo, gołębie tam w paręnaście minut się schodzą, przerwy sekundowe. No tutaj nie, tutaj nie. Tu jest naprawdę duża, duża różnica i widać klasę hodowców. Tak to mniej więcej wygląda. Ja ten też tak pokazuję wam, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica między lotowaniem w Polsce a w Anglii. Nie ma tych procentów. Liczy się tutaj na przykład tylko jeden gołąb, ten pierwszy. Nawet jakby tych tysiące było gołębie przed moim, to i tak ja jestem na tej 200 którejś pozycji. Nie? Tak to wygląda. Przełączę kamerę i no, jeszcze sekundę. Mam nadzieję, że mniej więcej jakoś tam w miarę to przedstawiłem, żebyście wiedzieli, jak to tutaj wszystko wygląda. Tutaj po tym locie znowu widać, że dużo, dużo pracy jeszcze przede mną, aby tylko siły wystarczyło. Naprawdę te emocje z wczoraj ze mnie wyparowały. Ja wczoraj byłem podjarany, szczęśliwy, honor uratowany. No ale po przemyśleniach stwierdziłem krótko i bez oszukiwania się. Długa, długa jeszcze droga przede mną. Trochę skrzydła opadły, przyznam, bo kurczę, samica pięknie zmęczona, skrzydła opuszczone, dała z siebie, nie wiem nic o nikim, kto by miał przede mną gołębia, a tu różnica no 50 minut między pierwszym gołębiem w Scunthorpe w mojej miejscowości a moim. 50 minut to jest szmat czasu. No i ilość odbitych gołębi oczywiście u niego, to już jest w ogóle. Widać, że to stado, on wie, jakie ma gołębie, wie, jakie ma wysłać.
No i takich gołębi trzeba szukać i znaleźć. Ta samica jeszcze nie doszła, no bo już parę godzin minęło, zanim to wszystko dogrywam. Ta polska samica jeszcze nie doszła. Mam nadzieję, że no teraz może przestaje padać. No to tak sobie. Może jeszcze dojdzie. No. W tym tygodniu mamy dwa loty. Jeden jest krótki, wiadomo, tutaj z wyspy, drugi z Four Jazz. Nawet powiem szczerze wam, nie wiem jaka to federacja, kto to, bo na pewno nie Midlands National, na pewno nie Lynx Fed, jak wcześniej myślałem, gdzieś indziej te gołębie jadą. Na Four Jazz wyślę 5 gołębi. No i cóż, zobaczymy co się będzie dalej działo. W czwartek koszowanie pierwszych gołębi, w piątek koszowanie drugich gołębi. Chyba, że pogoda znowu będzie do bani, to się zastanowię, czy wysyłać. Bo już nie chcę, żeby gołębi siedziały tyle w kabinie i potem jakaś nerwówka i niepotrzebne emocje. Pozdrawiam wszystkich.